Ho ho. Ho ho. Skurczybyki. Wszystkiego najlepszego z okazji niedzieli. Właśnie, dzisiaj będzie stream 7 Days troszeczkę wyjątkowy, bo będziemy robili wyzwanie. Tylko jeszcze nie wiemy jakie. Dlatego wymyślimy jakieś wyzwanie. Poczekajcie, bo szukamy... O, jest. Tum, 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 tum. Fajna maska, nie? Ile hodowałem brodę? Od wczoraj. Bardzo mięciutka, bielutka. Tum, tum. No, więc dzisiaj w ramach tego naszego live'ika... Czekajcie, bo nie mogę pisać. Zasady. Na początek wymyślimy sobie 3 zasady, których będę się musiał trzymać podczas całej mojej gry w 7 Days to Die. A później po każdej godzinie będziemy dodawali kolejną zasadę, której będę się musiał trzymać w 7 Days to Die. To będą bardzo fajne zasady. Na pewno wymyślicie coś przyjemnego. Pierwsza zasada, druga zasada i trzecia zasada. Gdzie to mamy? O, tam na górze się pojawiło. Jakie wielkie. Mniejsze potrzebujemy trochę, nie? O, gdzieś takie, nie? Nie, no dobra, mniejsze. 18. Pyk. Będą widoczne? Powinno być widoczne. Dobra. Czekajcie, podwinę sobie na chwilę maskę. Cześć. Będzie mi wygodniej pisać. A więc tak. Pierwsza zasada tyczy się donate'ów. Co muszę zrobić w grze, jeżeli dostanę jakiegoś donate'a, jakiegokolwiek. Czyli dostaję donate'a i automatycznie muszę wykonać jakąś czujność. I tylko wymyślcie sobie teraz czujność, jakąś czynność. Więc proponujcie jakieś czynności i ja wtedy wybiorę jakąś najlepszą, nie? Jedna zasada, nie mów słowa zombie. Nie, coś w grze. Nie odnośnie mojego zachowania, tylko odnośnie samej gry. Czyli jak jest donate, to coś muszę zrobić. Bez względu na to. Nie no, zatańczyć w grze muszę coś zrobić. Nie będę tańczył, to odpada. Zabij zombie, powiedz żart, fikołka, nie. Strzała w niebo, no też nie. Tańczyć w grze? No co mi to ta, że będę w grze tańczył? Pomacham trochę myszką i tyle. Chodzi o czynności, które w grze zrobię. Chyba że, dobra, mam propozycję. Ale musicie powiedzieć, czy wam odpowiada. Jak dostanę donate'a, to muszę zdjąć słuchawki i zrobić obrót na krześle. I dopiero mogę wrócić wtedy do gry. To by było całkiem dobre. Bez względu na to, co się dzieje w grze. To jest moja propozycja czynności pozagrowej, ewentualnie. Może być? Czy nie? Czy coś innego proponujecie? Aha, ze słuchawkami. Nie, ze słuchawkami to nie, bo ściągnę coś. No dobra, widzę, że wszyscy są za. Wszyscy są za. No dobrze. Czyli dostaję donate'a. Donate. Obrót na krześle. Obrót. To napiszemy sam obrót. Każdy będzie wiedział, o co chodzi, no nie? Także miejsca dużo nie zajmować. Dobrze. Co dalej? Druga rzecz to na przykład zakazany przedmiot. Zakazany przedmiot. No i co to będzie za zakazany przedmiot? Możecie wybrać jeden zakazany przedmiot. Czyli przedmiot w grze, z którego nie mogę korzystać. Nie mogę. Wiedziałem, że wybierzecie łuk. Wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie łuk. Wiedziałem. Tylko łopata, bez innych narzędzi. Mruton. Dzięki za donate'a, Mruton. Nie no, wykluczamy pojedyncze przedmioty, a nie wszystko naraz. Łuk, no to dobra. Zakazany przedmiot łuk. Dzięki. Na pewno sobie świetnie poradzę z zombiakami. Dobrze. Puh. Trzecia rzecz. Dobra. Trzecia rzecz to jest znaleziony przedmiot. Znaleziony przedmiot. Albo... Czyli tak. Jak znajdę jakiś przedmiot, to muszę coś zrobić. Wiecie, o co chodzi? Czyli jak zrobię jakąś... Znaczy znajdę jakąś rzecz, na przykład, nie wiem, znajdę drewno. No drewno to nie, ale znajdę puszkę pustą, to wtedy coś muszę zrobić w grze, nie? Na przykład. Co wy na to? Co? Donate był, ale to jeszcze nie zaczęliśmy grać, spokojnie, dopiero ustalamy zasady. Dopiero ustalamy zasady. No dobra, zademonstruję. Był donate. To jest obrót. To będzie przerąbane z tą maską. No dobra. Jak znajdę co? O nie. Tylko napluj na kamerę. Co? O nie, wyrzucasz losowy item. Ale jak co znajdę? Chyba, że ogółem ze zbieraniem. Ale to by było bez sensu, że musiałbym... Dobra! Muszę wymieniać przedmioty, co wy na to? Czyli jak chcę coś podnieść... To jak chcę coś podnieść z jakiegoś przedmiotu, z wewnątrz przedmiotu, czyli z gniazda, z plecaka, z czegoś, to muszę włożyć z powrotem coś innego. Co wy na to? Oczywiście to nie tyczy się zbierania drewna, czy zbierania kamieni, no bo tam się nie da odłożyć z powrotem, no nie? Ale jak na przykład znajdę skrzynkę i chcę wyjąć jakieś przedmioty, to muszę je wymienić na jakieś inne. Może być? Czy nie? Bardzo dobry pomysł, aha. Dobrze, wymienianie przedmiotów, to będzie wymienianie przedmiotów, okej. Dobra, mamy swoje trzy zasady nadrzędne. Zmniejszę troszeczkę to. Widzicie to dobrze nadal? Mam nadzieję, że widać to cały czas. Chodzi o to, żeby te nasze zasady były w widocznym miejscu, ale też żeby nie zasłaniały gry za bardzo. Dobrze. I co godzinę dodajemy nową zasadę. Trzecie nie za bardzo? Może być, czy nie? Zostawiamy? Dobra, czyli mamy trzy zasady. Jak jest donate, to muszę zrobić obrót na krześle. Zakazany przedmiot to łuk, czyli nie mogę łuku zrobić. I wymienianie przedmiotów, czyli muszę wymieniać przedmioty. O, lagi są na YouTubie. No to nic nie poradzę. Wszyscy wiedzą, o co chodzi? Ja zobaczę, co tam się dzieje na tym Facebooku. Bo u mnie wszystko działa. Diabeł do mnie napisał na górę, no nie. No nie mówcie, że znowu nie będzie działał stream na YouTubie. Bo się zdenerwuję. Już działa, prawda? Stream na YouTubie. Bo się... Dobra, działa. Działa. Wystarczy odświeżyć. Już działa wszystko. Hula, śmiga. O nie. Dobrze, jak wszystko działa, to zaczynamy. To jest moja mikołajowa maska. Od czasu do czasu będziemy ją zakładać, ale nie za często, bo niewygodnie się w niej gra. Widzicie? To jest ho ho ho, Merry Christmas. Chyba że chcecie, żebym grał w masce na przykład przez trochę, a to będzie nowa zasada później. Na razie tą zasadę, znaczy na razie maski nie będziemy korzystać. Wiem co zrobię. Założę ją na bok. Założę ją na bok. I teraz, ale nie będę słyszał na jedno ucho. To średnio. To bardzo średnio najeżdża. Okej. O, teraz prawie wszystko słyszę. Oczy wytnij, tam są oczy. Tam wszystko jest. Nie będę siedział w masce, bo nie będzie mnie widać. Będę je zakładał później, jak będzie nowa zasada. Teraz tak, co godzinę zasady, czy co pół godziny? Co 45 minut może. Co 45 minut. Czyli nową zasadę dodamy o 20. Jeszcze jedną. Mam nadzieję, że będę wszystko dobrze słyszał. Nieźle. Musimy odpalić gierę. 7 days to die. 7 days to die. Co 45 minut. Dobra. Co pół godziny to było za szybko na pewno. Bo pamiętajcie, że w tej grze to się tak... dużo dzieje. Po prostu zagraj. Pyk. 7 days to die. Zaczynamy o 19:10. To można chyba wyłączyć. Ale mi ciepło w tej czapce. Jest bardzo ciepło. Może ją sobie trochę podciągnę jednak. Chociaż troszeczkę. Żeby mi się te czółko nie grzało. O, tu mi włosy. Jeszcze tu, o, jakbym włosa wypuścił. Świetnie. Podasz playlistę muzyki? Nie. Mam to na dysku. To nie jest playlista online żadna, więc ci nie mogę tego podać. Piotrek, co ty odwalasz? Świetnie się bawię. Święta są. Trzeba trochę przyświrować. Patrzcie, jaką ma fajną czapkę. Kurde. Survival. Multiplayer niech będzie, bo tam ktoś może dołączy później. Random Generated. Nazwa. Live. Mikołaje. Nie da się ły wpisać. Wyzwanie. Standard Options. Daylight Length, to weźmiemy sobie Daylight jak najdłuższy. 50 minut, dobra. Multiplier. Password jakiś może? Nie, chyba nie ma potrzeby, chyba nikt nie może dołączyć. Dobra, wpiszę jakiegoś passworda, żeby nie było, że mi ktoś wbije. Dopiero by był dym. Na. Dobra. Już jestem z powrotem. Dobrze. Co się dzieje? Czemu nie mogę niby pisać? Mikołaje. Game name. Poważnie nie mogę grać? O tą nazwę? Live. Wyzwanie. Mikołaj. Dobrze. Teraz mogę wystartować. Grzejemy. Ale ciepło. I przez tą czapkę jest tak gorąco mi ogółem. Szok. Grzeje się. Ja pierdzielę. Czy diabeł będzie? Nie będzie. Gram sam w donate'a, tak, w challenge'a. Zrób challenge, że każdy donate 1 euro pijesz po kielichu czystej. Co? Weź się, typie. To nie jest jakiś patologiczny stream. Nie, no... Dobrze. Wiem, że niektórzy od czasu do czasu piją na streamach. Dużo, bo nawet diabeł się kiedyś ochlał jak świnia na streamie. Okej, od czasu do czasu rozumiem, że ktoś zrobi drunk streama, ale robienie każdego streama a la drunk stream, opijanie się, dla mnie to już jest patologia. Nie przesadzajmy. No, tym bardziej jakieś wyzwania w piciu typu im więcej kasy, tym więcej wypiję. No to już nie. Który czat czytam? Oba czytam. Mam oba czaty dzisiaj. Tak jak ostatnio. Już nam się tworzy gra. Nie mogę używać łuku! Zakazany przedmiot łuk. Donate obrót i wymienianie przedmiotów. Nie to... Ale będzie ciężko to zapamiętać. Będziecie mi musieli pomagać. Jak coś źle zrobię, to od razu ciśnijcie. O nie. Kręć. Dopiero grę zacząłem. Wyrobię się jeszcze. Dziękuję za donate'a. Kręć. Jak mnie będzie zombie atakował i dostanę tu nate'a? Będziecie mieli krew na rękach. Nawet całkiem nieźle słyszę. No ja, ale plaga czas, pozdrowić na czacie jestem. Nie ma problemu. Dobrze. Jestem z powrotem. Coś czuję, że długo nie pożyję z takim zachowaniem. Pozdrawiam cię, KCCP41. Ziomeczku. Jeden donate, 5 pompek. Ziomek, co ty? Bym zdechł przecież. 5 pompek za jeden donate. Czemu nie nagrywasz z diabełu? No bo nie zawsze gramy razem. Dzisiaj miałem ochotę na przykład zagrać sobie sam. I sobie zagrałem sam. Więcej kamieni, więcej drewna. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra. Tu nie ma co zabrać, więc nie wymieniam. O, kamyki. Więcej kamyczków potrzebuję. Czemu nie wchodzisz na sejfa, na którym grasz normalnie? Bo to jest wyzwanie. Wyzwanie rządzi się swoimi prawami. Trzeba grać od początku, żeby miał trudniej. Wiesz? Gdybym grał na sejwie, na którym już wszystko mam, to by było bez sensu. 13 muszę tutaj włożyć. 3, 4. Dobra, odkładam drewno, zabieram pióra. Jajka nie ruszam nawet. Chociaż nie, no wezmę. No już nie mam teraz... Teraz nie mam drewna na Exa. Panie, masz w prawym górnym rogu instrukcję. O, to jest dobry pomysł. Będę na to patrzył, zamiast patrzeć na przepis. Co my tutaj mamy? Gdzie jest kamień? No potrzebuję jeden kamień. Czemu kamień to jest taki problem? O, jest. Aksy, proszę. Po co ci pióra? Zapomniałem, że nie mogę robić łuku. Będę robił strzały do kuszy. Kiedyś będę miał kuszę. No nie. No nie. No to po co to zbierać w ogóle? Głupota. Bez łuku? Z czego ja będę zabijał te zombiaki? Muszę sobie jakąś broń zrobić. Wooden club. O. Wooden bow taki piękny. Plunderbassa sobie zrobię później. Będę napierdzielał te zombiszony. Kloty sobie zrobię. To na pewno. Pyk. No nie. Pomóc ci zrobić kuszę, ale to muszę mieć przepis do kuszy, wiesz? Bez przepisu nie zrobię. Pierwszy raz donatuję i chciałem ci powiedzieć, że jesteś spoko i twoje filmy są śmieszne. Dzięki za donate, Kuba. Raz donatuję i chciałem ci powiedzieć, że jesteś spoko i twoje filmy są śmieszne, uśmiechnięta buźka. Miło, że powiedziałeś śmieszne, a nie zabawne. Po co ci ta czopka, bo dopiero przyszedłem. Kręć się, pozdro. No nie! To jest... Może wyzwanie nie lecz się. Nie, no to by było głupie. Ale spoko. O 20 dodamy nową zasadę jakąś. Ja! Znowu? Czytaj od kogo, a nie na czacie. Kręć się, kręć. Kacpero! Przecież to widać od kogo, bo macie podgląd. Ja. Nie no, jak to ma tak wyglądać, że ja się kręcę co 3 sekundy? Nie no dobra, co 30 sekund? To przecież to będzie hardcore jakiś. Ja nic nie osiągnę w tej grze. Ja sobie zbuduję bazę, zobaczycie. Będę koksem jeszcze. W ogóle tu jedzenia nie ma. O, królik. Nie mogę łuku mieć. Jak ja będę zdobywał pożywienie? Bo ja nie wiem. No nie. I będzie mi się w głowie kręcić. Jaką mam wersję 7 Days tutaj? Najnowszą. Nie wiem, czy wiesz, ale jak masz na Steamie oryginalny produkt, to ci się aktualizuje i nie musisz patrzeć, jaką masz wersję, bo grasz zawsze na najnowszej. Piracie. Pozdrawiam czatę, a ty się kręci. No jak? Widzicie? Właśnie o tym mówię. Po co ja wam to zaproponowałem? To był mój pomysł. O, zepsuło mi się. Kot przyszedł. No i skąd? Ja wezmę teraz kamienie. Nie ukopają sobie kamieni? Dlaczego ja to zrobiłem? Miau. Szczęście kota jak miał, czy? Kici. Kici, kici. Kici, kici. Dobra. Już mam. Craftuj. Plaga mistrz. Siema święty plaga, jo. Zrób z tym, że jak ktoś da ci donate, to pijesz kieliszek soku z cytryny. Ło, nie. Kręć się, kręć, ta maska Mikołaja jest creepy, może jak następne wyzwanie możesz będziesz kładł jeden drewniany blok za jeden donate, sam chciałeś wyzwania. Wiem, że sam chciałem, ale już zaczynam żałować. Długo to nie trwało. Możemy zrobić coś, że jak na przykład jest wyższy jakiś donate, powiedzmy, żeby też nie było, że się będzie powielać, no nie? Bo teraz jest obrót na donate, jak damy drugą rzecz pod donate, to będą musiał dwie rzeczy zrobić, to będzie trochę przerąbane. Więc ja bym proponował zrobić, jak już chcecie z donatem, to jakiś kwotowy, żeby się nie powielało, nie? I tyle. Albo jak napiszecie wiadomości jakąś określoną rzecz, to ja tą rzecz zrobię i tyle. Jedną z tych dwóch rzeczy, które będą dostępne na przykład. Tak, żeby nie było, że w końcu wyślecie donata, ja będę musiał 5 rzeczy robić, nie? Naraz. Bo jak będę musiał 5 rzeczy naraz robić, to będzie przerąbane. To będzie naprawdę przerąbane. Dobra. Dużo jezior mam, tylko tu jedzenia nie ma nigdzie. To jest problem bardzo duży. Chociaż jajka są. Mogę jajek nazbierać. Ty sobie kurwa piwa naleje, nie? No nie, się kolejny, nie Kuba Rybiński. Patrz. Dzięki Kuba. Kolejny. Muszę odkładać kawki. To jest najgorsze. A mogę je położyć tylko tam... Nie, jeszcze je... O nie. No nie. Ledwo. O. Idź dom znajdź. Chciałbym zbudować bazę na wodzie. W głowie mi się kręci. Uff, spokojnie plaga, spokojnie. No nie. Zrób tak, że nie możesz sprintować. Wy wymyślacie zasady, nie? Na razie jest spokojnie, bym powiedział, że jest luz. Ale czuję, że będzie hardkorowo. Dobra. Skąd ja mam żarcie wziąć? Da się łowić ryby tutaj? Fish. Nie ma nic takiego do fiszowania. Food. O nie. Nie o to chodziło, że na każdym live masz pić, tylko na przykład raz na rok, tak dla odmiany, widzowie to lubią, tak jak już mają Słowianie. A. Dzięki za donate. Nie, ja w ogóle, ja nie mówię, że za każdym razem, ale sam fakt picia wódki za donate mnie nie bawi, nie? Moim zdaniem to jest głupie. Wódkę chlać za donate. Jezu, przecież... I to jeszcze jeden donate, to już teraz to bym ile? Tych donate'ów już 10 było na pewno, nie? Czy już bym wypił 10 kieliszków? To przecież ja już bym, już bym nie był tak średnio zdolny do prowadzenia live'a bym już był. Zależy jaki kieliszek, nie? No ale taką 50, no to 10 to już jest pół litra. To tak... Głupie. Świnia! O, i to jest jedzenie dla mnie. Tylko nie mam łuku, muszę ją gonić i bić. Po głowie, po tyłku. Po głowie ją bij. Nie teraz. Tak, tak, spokojnie. Już. Spokojnie kręcę się z tobą. Aha. Bone Shiva bym chciał zrobić. Czy ja wyrzuciłem kość? Nie miałem kości. Dasz mi kość? Nie, dajesz mi mięso. Daj mi jedną kość. Ale to jest fajne, kręć się pozdro. Ja, no właśnie to jest właśnie to. Wiedziałem, że tak będzie. Dobre, pomarańczowe. Tak. Wyzwanie, że nie możesz się leczyć. Nie wiem, czy to by było dobre. Down, shield. Kręć się, kręć. No kurde. Kiedy będę mógł odwoływać zasady? Czemu ja to zrobiłem? Zaczyna do mnie docierać, jakie to było głupie. Janek Kaliszymana, nagrałbyś Flag Inst Evolve, pozdrów Sugajno, pozdrawiam. Ale nie zagram w Flag Inst Evolve. Dużo osób o to pytało. Jeden kawałek cebuli za donate. To nie. No co wy? Cebulę? No to cebula po prostu. O, tu jest ta. O, zepsuło mi się. Aks. Stone Aks. Shiva tutaj damy. To zeskrapujemy. Skrap. Pyk. Tutaj mam tą. Wydałem resztę kasy, żebyś się zakręcił. Pozdro, ręce w mikrofon. Dlatego się odsuwam trochę. Może co 45 minut będziesz dodawał jedną zasadę i jedną usuwał. Nie no, to by wiesz, cały czas by były 3 zasady, nie? Kółko. Parabole tańczą. A, no dzięki za donaty. Ej, ktoś liczy te donaty w ogóle? Ktoś liczy donaty? Co 1,5 godziny będziesz mógł odwołać jedno wyzwanie. O, może tak zróbmy. Czyli co 45 minut dodaję jedną, ale co 1,5 godziny usuwam jedną. To by było nawet całkiem spoko, nie? Jest mi gorąco w banie od tej maski, to jeszcze mi się w głowie kręci. Nie jest to dobrze. Szufelkę muszę zbudować. Szufelka. Szufelunia. Parabole tańczą parabole. Nie no. Jest tempo za duże troszkę. Po prostu. O, tu jest... Miał być glina. Nie jest glina? To nie jest glina. Wyglądało jak glina. Zabija Katoja, a teraz w lewo. W lewo, u was to jest w lewo też. Trochę jakby. O nie. Biegaj w nocy. No, na pewno. Kto znak zapytania? Dzień dobry wieczór, Plaga i pozdrawiam, przepraszam, że pytam, ale długo już live trwa. Niedługo, po 20 zaczęliśmy i to jest live z wyzwaniami i są 3 zasady wyzwania. Pierwsza, jak jest donate, to muszę się kręcić. Druga, zakazany przedmiot to łuk, a trzecia to jak chcę podnieść rzeczy z jakiegoś plecaka czy skrzynki, to muszę wymieniać te rzeczy na inne. Czyli jak podnoszę na przykład jajko, to muszę włożyć jedną rzecz też. Mam glinę wreszcie. Ja, Kali, od Plaga zrób, że w nocy nie robisz tych challenge'ów, a w dzień je przestrzegasz. PS kręć się kręć. Nie no, w nocy właśnie to będzie... Najbardziej pożądane, żebym robił challenge, no bo zombiaki atakują, więc trzeba się wtedy, wiesz, skupić na grze, ja się nie będę mógł skupić. Czuję, że za 1,5 godziny kręcenie się zmienimy na coś innego, po prostu. Kobl. Dobra, kobluj. Tego też trzeba narobić. Teraz zrobimy sobie bazę, na luzie. Na luzie, chłopaki. Panowie i panie. Czy będzie diabeł? Nie. Ktoś liczy donaty? No właśnie. Mi się liczy w programie, nie? Ale o 19 zaczęliśmy, nie o 20. No dobrze. Drugi raz mi się pomyliło. Po 19. Jakie to wyzwanie? No wyzwanie. Masz 3 wyzwania na górze napisane. O, troszkę się uspokoiła. Zamiast kręcenia się będzie skakanie. Nie no, nie. Skakanie by było głupie, bo sąsiad się wkurzy. Ale przysiady to już okej. Tu. Możecie wymyślać sobie zasady powoli, no nie? Jakieś. O nie, wszystkie kamienie przerzuciłem przecież. No dobrze. Dobra, jeszcze tylko jeden. Jeden i luzik. Jeden i pełny luz. Mogę to naprawić przecież. Repair. Dobra, zaraz zrobimy te koble jeszcze raz. Koble. A ja biorę to. I nawalam. Pu. Jeden donate, jedna pompka, nie. Kręć, Gierek. Dzięki, Gierek. Następny zakazany przedmiot, siekiera. No akurat. To by było już głupie. To już bym nic nie mógł zrobić wtedy, nie? Nie, na siekierę się nie zgodzę, nie ma opcji. To będzie bez sensu. No czym będę zbierał rzeczy? Musiałbym mieć epokę metalową i robić wszystko z metalu. No to wtedy będę miał każde narzędzie... O, tam jest zombiak. O nie. Dobra, zacznę... Tam też jest zombiak w rzece. A chciałem w tej rzece właśnie zacząć budować. Halo, panie zombie, proszę tutaj przyjść. To był zombie? Wyglądasz zdecydowanie jak zombie. Możesz tu podejść? Nie przejmuj się. Nie mam łuku. Bigo. Dobra. Przeszukujemy. Nie! Nie! Przestań! Ło, dobrze, że tą pałkę miałem. Jak ona cicho podeszła, nie? No i nie zaraziła mnie. Ło. Tam jeszcze jeden jest. No i skąd oni się wzięli tak szybko? O nie! Szybko! Szybko! Nie ma czasu! Na czytanie wiadomości! Nie rób wyzwań, bo w nocy, bo jak ktoś jest do 7 nocy, to dead. No cóż, no ale o to chodzi z wyzwaniami. Ja cię. Wow. Nie! O mordę. To już nie jest dobrze. Nie mam słuchawek. Już mam. Spokojnie. To jest zło. Ja chyba będę grał na stojąco. Szybciej się robi obroty. Ale miał być na krześle. No dobra. Nie! Nie! Mój słuchawki! O mordę! O nie! Czuję, że zginę. Przestań! O w mordę. Dawaj. Dawaj, ziutek, dasz sobie radę. Fajne plecy, a spoko. O nie. O nie. O nie. Moje słuchaweczki. Gin. No. O to. Don't let your dreams be dreams. So just do it. Make your dreams come true. Don't let your dreams be dreams. So just do it. Make your dreams come true. I jaki to jest biom? Super. So just do it. Make your dreams come true. Świetnie. Wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. Nie ma lipy. Gdzie jestem? Aha. Aha. Quick waypoint, 1,7 km. No. Dzięki za donaty wszystkie. Miło z waszej strony. Nie zrobiłeś jednego obrotu. Nieprawda, wszystkie zrobiłem. Plaga luzik, dużo kasy będzie. Spoko. Spoko. Wiadomo. Miło się gra. Fajnie. Nie jestem zdenerwowany. Po prostu przegrałem. No ja cię... Czemu? Just do it! Make your dreams come true! Czemu tak ograniczyłeś liczbę live z DBD? Pierwszy sub był na DBD i liczę, że na kolejnym takim live go odnowię. Aha. No bo po prostu już mniej gram w DBD, bo na przykład gram więcej w 7 Days to Die. To tak czasami jest. Ja tak mam. Wciągam się w jakąś grę i w nią gram. No. Plaga świątecznie. No już mi gorąco w tej czapce, no ale niech będzie. Niech będzie. Zabił mnie zombie. Zwykły głupi zombie mnie zabił, bo się musiałem kręcić, nie? Teraz muszę jakoś wrócić do domu. A muszę to zrobić. Zawijaj się. Zombo idzie, ty. Przebiec szybciutko, zabić te zombiaki, odzyskać przedmioty. I budować bazę bardzo szybko, albo i szybciej. O nie. Właśnie sobie zdałem sprawę, że jak będę chciał zebrać swoje przedmioty, to będę musiał je wymienić na inne. Spoko. Będzie fajnie. Świetny pomysł. Świetny pomysł. 1 donate, 1 kostka lodu do czapki. Po co mi tam lód? Topi się, zleje mnie woda i tyle będzie. Zbieram trawę, że miał co wymienić. Jakby się ktoś zastanawiał, to dlatego ją zbieram właśnie. Mówiłem Ted i troll donate, kiedy Osiris down spam. Kiedy Osiris? Nie wiem kiedy Osiris, nie gram już w Osirisa. Tam w tej grze niewiele jest do zrobienia. Nie ukrywajmy. O nie. Tyle rzeczy muszę... O. Nie wiem co napisać, Derek. Plaga chwila odetchnienia. No właśnie widzę, że chwila odetchnienia jak cholera. Coś czuję, że jak tylko dobiegnę do zombiaka, to już i tak z nim nie będę miał jak walczyć, nie? Może tak być, nie? Tak się spieszyć, to się trochę zwolniłem. Miło z waszej strony, oczywiście. Bardzo przyjemnie. Wcale nie jest tak, że zginę i nie zdążę. Zabijaj się. Pięknie. Plaga, jedno kręcenie masz w plecy, bo doszedł ode mnie donate, kiedy zakładałeś maskę. Serio? Poważnie? Musielibyście ten... Czaty, możecie to potwierdzić? Może to ktoś potwierdzić? Plaga, niezły sposób na zarobek. No, z tego żyję, nie? Zrobienia live'ów i filmików. To jestem youtuberem, przypominam. Każdy donate czytaj od tyłu. Tak, tak, a, czyli muszę zrobić. No dobrze, to zrobię. Niech będzie, żeby nie było, że omijam. Nienawidzę was. Znaczy, wszystkich lubię z czatu, szanuję moich widzów. Bardzo was lubię i dzięki, że wpadliście. Bardzo przyjemnie się dzisiaj gra. Trochę mi czapka opada. Nie przejmujcie się tym. Fajnie. Fajnie. No ja jestem chyba już niedaleko, co? 0,9 km. Bardzo niedaleko. Że ja tam nawet nie zdążę dojść. Idę. Wykopę sobie norę. Wiecie? Wykopę sobie norę i w tej norze się zamknę na noc. Cwaniaki. Jest 19:17, akurat mamy na to czas. O 21:00 jesteś w dupie. Nie, o 22:00 jestem w dupie. Nie martw się, znam zasady tej gry. Bardzo. Oczywiście możecie wyrazić swoje opinie na temat grania z wyzwaniami. Jak będziecie chcieli, to zawsze możemy w inne gry też pograć z wyzwaniami. Ale dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach na czacie. Tu zrobię sobie dom. Będę tu mieszkał. Mieszkał będę tu. I no świnia, czego się nie boisz mnie? Taka głupia świnia. Muszę wykopać sobie norę. Może zasada, że w dzień nie możesz budować. O, to by była dobra zasada, jakbyście to wymyślili. W DBD zasady? Też może być ciekawie. Plaga będzie kod na grę? No ja nie planuję żadnego. A ty? Planujesz jakąś grę rozdać? Dzisiaj? O nie. Mikołaju, jakie dziś prezenty? Najlepsze. Uhum. 2 minuty do nowej zasady? Poważnie? Już? Jeszcze nie zdąży nawet domu wykopać. Nie. Spowolnienie czasu. Dzięki, Alvaro. Co to? O nie! Co ty tu robisz? Przecież to moja baza, jeszcze jej nie skończyłem. No zabij go! Ile można bić? Ja wiem, że zaraz donate przyjdzie. Uciekaj. No, czekam na cwaniaka. Na pewno będzie tak. Ledwo zobaczyli zombie i będzie zaraz obrót. Miało być o 20:00 nowe zadanie. Jest 45, za 15. A, no super. Teraz to już mam przesrane. Nawet nie mam co tutaj kopać. 3 zombiaków przyszło. Fajnie. Fajnie. Ja mam inną taktykę. Jeszcze przeżyję, zobaczycie. No miało być 145 minut, ale zaczęliśmy 15 po. Przecież. Tak się umawialiśmy. 45 minut, ale zaczęliśmy 15 po. Więc o równej 20:00 kolejna zasada. Mhm. Tam. Dobra, idę do rzeki. Buduję sobie prowizoryczną bazę, zobaczycie. Będzie dobrze. Żaden zombiak mnie nie dorwie. Kucniemy tam i będzie spoko. Don't let your dreams be dreams. So just do it. Make your dreams come true. Miałem dać więcej, ale rozłożę to na raty, bo popatrzeć jak się kręcisz. Trzymaj się, pozdro. A no dzięki. Szczere podziękowania się. Aha. Dobrze, że mogę na to wejść. Dobrze, że zombie mnie nie goni.